Powinniśmy tego się jakoś przygotowywać i o to dbać i wiedzieć o tym, w jakim zakresie biegamy, czy...
masz pokój zrobić na rękach, okej. Ruszaj i hop w tył. No dobra, przeleciałeś prawie. I zamach, i zamach. Lepiej się trochę nawet. I w tył, brawo. Hop w tył. Nie żyje nam 100 lat, niech żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje nam. Niech żyje nam, a to kurwa. Thank you.
Wiem, co to znaczy wysiłek, praca przy tym sprzęcie i jak ważny jest sukces. Także słuchajcie, w imieniu całego jachtklubu Polski, zarówno w kraju, jak i za granicą, gratuluję wam wszystkim, ponieważ wiem, czym jest dla was to zwycięstwo. Jeszcze raz bardzo dziękuję. A ja gratuluję takiego wspaniałego trenera, który o was dba pod każdym względem, nie tylko jeśli chodzi o wyniki sportowe, ale również trochę wam ojcuje, trochę wam matkuje na wyjazdach. Do pozazdroszczenia taki trener. Mam nadzieję, że doceniacie to. No bez niego chyba się nie odbyło. Tak? Prawda? Tego zaangażowania powiedzmy, bo chodzi o zaangażowanie. Można coś dodać? Naturalnie. Więc chciałbym dodać jedną rzecz, iż bez osoby, która stoi ze złotym medalem obok,
nie odbyłoby się to wszystko, nie mielibyśmy tych medali bez niego. Nie pojechalibyśmy na tą misję w tym roku, więc proszę o gorące brawa do pana Witka. Spinaker schowaj! No, próbuję tylko patrzeć. No, fajnie by było.